Święta nadeszły w tym roku zdecydowanie szybciej za sprawą listów do M3. Mieliśmy Logana, trzecią część serii. Mieliśmy Thor Ragnarok, trzecią część serii, także najlepszą z dotychczasowych. Jak jest z listami do M? Może tak. Ci, którzy spodziewali się totalnego paździerza, nie dostaną go. Unsubscribe. Do widzenia. Druga część była zła, szczególnie w porównaniu do pierwszej, która była mimo wszystko całkiem urocza. Niezła polska odpowiedź na to właśnie miłość. Polska odpowiedź na uwielbiam. No tak, no ale umówmy się, tak jest. Żeby nie powiedzieć, że jest to zerżnięte, bo jednak wątki się różnią. Cały schemat tego, że historie bohaterów się przeplatają, jest identyczny, no ale wątki są jednak trochę inne. W drugiej części, moim zdaniem, pogrzebano absolutnie wszystko to, co było urocze i takie heartwarming. Szczególnie wątek Zakościelnego i naszej ukochanej Lamparskiej z owcą. Więc szliśmy z takimi nadziejami, że ta trzecia część będzie chociaż lepsza od drugiej, że w jakiś sposób nawiąże, powiedzmy, do tego poziomu z pierwszego filmu. No i na całe szczęście jest, bo faktycznie przede wszystkim dużo bardziej niż druga część odwołuje się bezpośrednio do wątków, które były podejmowane w poprzedniej. Z drobnymi wyjątkami dwójka mogłaby nie istnieć i to spokojnie mogłoby działać jako bezpośredni sequel. Właściwie, gdyby pewne rzeczy zostały tylko w retrospekcjach podane, to mogłaby nie istnieć. Spokojnie, bez problemu. Schemat jest dokładnie taki sam, czyli mamy kilka różnych par, kilka różnych wątków, które wzajemnie się tam gdzieś przeplatają, ale nie jest to takie przeplatanie nachalne jak właśnie w poprzedniej części, gdzie wszyscy z wszystkimi musieli w jakiś sposób wejść w relacje, tylko jednak te wątki bywają bardzo mocno odseparowane od reszty. Tak, chociaż z drugiej strony przez to też pojawiają się wątki, które mogłyby być kompletnie w innym filmie. Mamy tak, oczywiście znanych nam już wcześniej bohaterów, czyli przede wszystkim Malajkata cudownego, kochanego. Serduszko bije do ciebie panu Malajkatu. Panu Malajkatu, który jest, znowu użyję takiego porównania, ale jest polskim Colinem Firthem. W tym filmie to jeszcze bardziej widać, szczególnie poprzez wątek ze swetrem. Tutaj jest połączeniem takiego Colina Firtha z Bridget tak. Jones i Singlemana, co jest bardzo ciekawą wypadkową, bo nawet jest mocno podobny przez okulary. Mamy wątek Karolaka przez was uwielbianego. I co zaskakujące, okazuje się, że Karolak w tym filmie ma co pograć. Tak. I jest parę takich lekkich dramacików i faktycznie ten jego wątek jest osobisty. I nie wierzę, że to mówię, ale naprawdę Karolak jest w tym filmie całkiem niezły. Mamy też zupełnie nowych bohaterów, Pławiaka i Zawadzką. Mamy Magdalenę Różdżkę, Borysa Szyca. Nowy wątek związany z Borysem Szycem. Od pierwszej sceny, w której on się pojawia, ustanawia pewną bajkowość, umowność i chwilami kreskówkowość tego filmu, dzięki czemu nie musimy go odbierać tak śmiertelnie na poważnie, jak było z poprzednią częścią, która moim zdaniem nie miała w sobie pewnego oddechu. A tutaj mamy tak przejaskrawioną już postać tego policjanta granego przez Szyca, że jakby a reżyser od razu mruga do nas okiem, mówi: no dobra, wiecie, że Szyc by tego nie zrobił. Takie są po prostu ramy tego gatunku. W tym uniwersum tak tym to działa, siedzieć. Tak, dokładnie. Tak. Borys Szyc jest tutaj Johnem McClane'em. I to jest moim zdaniem bardzo udany zabieg, bo też pozwala nam od razu nabrać pewnego takiego przyjaznego dystansu do tego, co się tam dzieje. Jak najbardziej. Potem oczywiście są pewne problemy z tymi wątkami, bo one, mam wrażenie, że nie do końca zostały przemyślane i nie do końca przemyślano to, w jaki sposób mają się rozwijać. I zdecydowanie zaburzony jest tutaj balans. Niektóre wątki są ważniejsze, dłuższe, więcej czasu im poświęcono, a niektóre wydają się właśnie potraktowane po macoszemu. I wątek Malajkata dostaje swego rodzaju zamknięcie, które było potrzebne i wydaje mi się, że to jest wątek, mimo że komediowy, jest najbardziej dramatyczny. I też bywa uroczy, czego jest brakowało w drugiej bardzo części. Uroczy i naprawdę jest jedna scena pod koniec tego filmu, na której łezka mi się w oku zakręciła. Wszyscy spodziewali się paździerza, a tutaj sfilmowani płaczą. No ale to jest tak, że Małgorzata była jedną z zdecydowanie moich ulubionych bohaterek pierwszej części, dlatego też... Turbota? Sandacz wybitny. Małgorzata. Mamy też wątek znanych nam Karinę i Szczepana. Szczepan jest doskonały. Bardzo skręć się cieszę, że w tę stronę scenarzyści poszli jakby z rozwojem tej postaci, która jednocześnie zachowuje cechy takiego... takiego Szczepana, wiecie, jeżeli typowy oglądaliście, Szczepan. Typowy Szczepan. A z drugiej strony jest takie trochę złamanie tej postaci. Jest nawiązanie do tego, co działo się w drugiej części. Ich świat się trochę zmienia, to wszystko ewoluuje. Widać jednak jakiś tam postęp tego związku, czy nie związku tej rodziny w ogóle. Część z tych wątków
naprawdę jest nieźle wygrana. Jakoś to wszystko się składa. Ma swój początek, rozwinięcie, zakończenie, czego właśnie w dwójce często nie było. Nie jestem przekonany do pewnych rzeczy, które gdzieś tam uzupełniają jeszcze te nasze wątki główne, bo wydaje się, że tego jest troszeczkę za dużo i można by było kompletnie wyciąć pewne rzeczy i właśnie poświęcić nieco więcej czasu na te wątki, które mogłyby się rozwinąć. Był większy potencjał, a tego nie wykorzystano. Zgadzam się. Moim zdaniem ten film po prostu mógłby być nawet te 15 minut dłuższy, bo to nie jest długi film. Te wątki, szczególnie nowe, zyskałyby na dodatkowym czasie ekranowym, a dlatego też, że nic wcześniej nie wiemy o tych bohaterach i jeżeli chodzi o tych, których znamy już przez dwie części, no to wiadomo, dalej się im kibicuje lub nie, zależy kto jak na kogo patrzy. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o nowych, to jest takie fajnie, że to się tak rozgrywa, ale przydałoby się tam coś więcej, żeby nas ci ludzie obchodzili. Zaskoczeniem numer jeden jest to, że Karolak ma faktycznie co pograć i tam jest przyjemnie, sympatycznie. Zaskoczeniem numer dwa to jest Borys Szyc, który nie powoduje zażenowania na ekranie, a to już od paru ładnych lat się nie wydarzyło. No i to, że ten humor czasami działa. Ja naprawdę kilka razy się zaśmiałam na tym filmie, przyznaję się. Nie jest to oczywiście śmiech do rozpuku, nie jest to niesamowicie jak zabawna komedia, ale jest tak, że nie jest wymuszony momentami, chociaż czasami zdarzają się oczywiście teksty, które są totalnie z czapki. No cóż, moim największym zaskoczeniem jest to, że ten film ma luz. Nie ma jakiejś takiej ściśniętej... No. To nie jest film, w którym dwójka bohaterów, którzy nie widzieli się od roku, nagle gdy zauważają się na schodach, to zaczynają krzyczeć na całą galerię swoje imię, druga osoba tego nie słyszy, a potem przeskakują ze schodów na schody i gonią później owce. Znaczy umówmy się, są tutaj schematy z bardzo, bardzo, bardzo klasycznych komedii romantycznych, tylko że moim zdaniem sprawdzają się one tutaj dużo lepiej niż przy tamtej dwójce bohaterów. Poza tym oprócz Warszawy pojawia się tam mój rodzinny Piotrków, i jak Piotrków wypadł? Grał dobrze? Bardzo dobrze grał. Świetnie grał, nie? Świetnie najlepsza grał, rola w tym filmie. No! Mamy rynek piękny, także zapraszam, gdyby ktoś chciał zobaczyć. Dobra, przejdźmy może do podsumowania. Nie ma się no co rozwodzić nad kolejnymi wątkami. Ja powiem tak, jestem pozytywnie zaskoczony. Uważam, że to oczywiście nie jest żadne wybitne scenopisarstwo i nie jest to film, który będzie zdobywać nagrody, ale jak na kino rozrywkowe, jak na kino rozrywkowe Made in Poland, sprawdza się myślę całkiem nieźle. Myślę tak półeczkę niżej niż pierwsza część, więc jeżeli wam się pierwsza część podobała, to śmiało możecie na trójkę wyruszyć do kina i zapomnieć spokojnie o dwójce. Dla mnie to jest takie 3/6 z serduszkiem. Z serduszkiem. Ja się absolutnie zgadzam z tym, że to nie jest arcydzieło, które zmieni wasze życie. To nie jest coś, o czym będziecie myśleć godzinami i zastanawiać się, jak oni to zrobili, jak oni na to wpadli. Będziesz, jak oni to zrobili, że Karolak zagrał. No nie, ale jeżeli potrzebujecie rozrywkowego polskiego filmu, których takich no na dobrym poziomie nie ma zbyt wiele w tym roku, to myślę, że to jest dobry wybór. Nie ma tam nawet aż tak nachalnego product placementu, jak można by się było spodziewać. Trochę jest, ale trochę nie trochę jest, tak. Ale no wiadomo, apart zawsze musi się pojawić. Radio Z. Tam, gdzie ma się pojawić. Piotrków piękny, tak jak już powiedziała. Bardzo się cieszę, że znowu kręci się filmy w Piotrkowie. Nadal uważam, że jeżeli macie w tym miesiącu budżet na to, żeby iść do kina na jeden polski film, to powinniście zostawić pieniądze na bilet na najlepszego od Palkowskiego. Nasza recenzja w przyszłym tygodniu, już widzieliśmy film dwa razy. Tak, więc już to myślę o czymś świadczy. Tak. Natomiast nie zapowiadając. Ja daję listom do M3. 3. Komuś się faktycznie chciało te wątki gdzieś tam posplatać, napisać zresztą tych bohaterów w jakiś konkretny sposób. Malajkata jest relatywnie niewiele na ekranie kinowym, także każda okazja, żeby popatrzeć na jego słodkie, smutne oczka, jest dobra. No, to by było na tyle od nas. Dajcie nam znać w komentarzach, jakie macie oczekiwania względem tego filmu, albo czy się wybieracie, albo czy już byliście tak jak my. Więc do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa! I wesołych świąt.